dobry, witam w kolejnej odsłonie Kuriera, w którym będzie kibicowanie, głosowanie i bzyczenie. Takie pszczele. Pogadamy bowiem o nowym obliczu miejskiego stadionu, budżecie obywatelskim i miejskiej pasiece. Częstochowski RKS Raków może już bezkarnie rozpychać się na ekstraligowych podiach, bo wreszcie ma zaplecze, które mu to umożliwia. Na stulecie swojego istnienia częstochowski klub nie tylko zaliczył najlepszy sezon w swojej historii, ale też otrzymał pozwolenie na granie na własnym stadionie, bo wcześniej nie mógł. A potem już mógł, a jeszcze potem to już w ogóle całkiem będzie mógł. Wiesz, co robi zegar na stadionie? No co? Tak, tyka. A wiesz, co robi komin na stadionie? No co? Za dymę. Przez ostatnie lata nasi piłkarze walczyli dzielnie, ale walczyli w niższej lidze. Kiedy więc szturmem wdarli się do najwyższej klasy rozgrywek, a potem tym samym szturmem zaczęli ją dominować, pojawił się taki malutki kłopocik. Otóż stadion przy Limanowskiego nie był dostosowany do wymogów ekstraklasy, no i w związku z tym, choć to brzmi dziwnie, na domowe mecze trzeba było sobie robić wycieczki do Bełchatowa. Na szczęście ten problem już nie istnieje. W lipcu ubiegłego roku miastu udało się wreszcie podpisać umowę z wykonawcą, który rozpoczął przebudowę miejskiego stadionu częstochowskiego Rakowa i dzięki temu ten stadion ma stać się centrum piłki nożnej, które będzie spełniać wymogi ekstraklasy, a jednocześnie będzie dawać możliwości lepszego szkolenia, w tym młodych piłkarzy. Miasto zdobyło też wreszcie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i dzięki temu na koniec tegorocznej rundy wiosennej Raków mógł zacząć rozgrywać ekstraklasowe spotkania na własnym terenie, mimo że remont obiektu jeszcze trwa. Remont obiektu jeszcze trwa, a może potrwać jeszcze dłużej, bo to idąc za ciosem, Częstochowa wyciągnęła rękę po kolejną dotację, tym razem na rozbudowę bazy treningowej. Jeśli się uda, to na terenie stadionu powstaną podgrzewane boiska treningowe czy nowe zaplecze regeneracyjno-rehabilitacyjne. Ten nowy projekt ma kosztować 15 milionów złotych, z czego miasto i klub liczą na dofinansowanie w wysokości blisko 8,5 miliona złotych z ministerstwa. Gdyby udało się uzyskać to wsparcie, prace byłyby realizowane w latach 2022-2023 i dotyczyły przede wszystkim zaplecza stadionu, którego zasadnicza przebudowa ma się zakończyć latem obecnego roku. O tym, że inwestycja w rozbudowę stadionu to dobry pomysł, przekonuje sam klub, który chyba nie mógł lepiej uczcić okrągłego jubileuszu swojego istnienia. Swoje setne urodziny RKS Raków zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski, który może teraz trzymać w Pucharze Polski. Ręce same składają się do oklasków. Oby tylko nie przesadzić z tą euforią. Jak co roku o tej porze, wszyscy, którzy chcieliby powydawać trochę miejskich pieniędzy na własne potrzeby i to bez żalu ze strony miasta, powinni wytężyć wyobraźnię i zastanowić się, co by tu się jeszcze w tej Częstochowie przydało. Trwa bowiem 8. już edycja budżetu obywatelskiego, w którym do rozdysponowania jest całe okrągłe 10 milionów polskich złotówków. A wiesz, co robi 9 złotych w portfelu? No co? Ledwo dycha. A wiesz, co robi banknot 10-złotowy w portfelu? No co? Mieszko. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, cały proces realizacji budżetu obywatelskiego odbywa się poprzez internet. Wszystko zaczęło się 24 maja od uruchomienia procesu przyjmowania wniosków, a zakończy gdzieś tak na początku października. A wszystko polega jak zwykle na przesłaniu wniosków, pozostawieniu tych, co się nadają, głosowaniu na najlepsze i ogłoszeniu wyników głosowania. Wnioski do budżetu obywatelskiego można było składać w maju i w czerwcu. Teraz trwa etap weryfikacji tych wniosków, czyli one będą sprawdzane pod względem prawnym i formalnym, czy możemy takie zadanie, które ktoś wymyślił, zrealizować. A we wrześniu, jak weryfikacja się zakończy, będzie też głosowanie. Jak co roku, propozycje zadań, które można było zgłaszać do realizacji w ramach BO, dotyczyły najróżniejszych dziedzin życia, od sportu, kultury czy edukacji, po inwestycje drogowe, opiekę nad zwierzętami czy ogólne zazielenienie Częstochowy.
podobnie jak w latach ubiegłych, wnioski są bardzo różne. Najwięcej z nich pewnie dotyczy budowy czy rozbudowy, przebudowy naszej infrastruktury typu drogi, chodniki. Natomiast podobnie jak w zeszłym roku jest sporo wniosków już takich konkretnie wspierających ekologię i takie działania proekologiczne w naszym mieście. O wszystkich najnowszych informacjach na temat procesu realizacji budżetu, ale też o konkretnych efektach poprzednich edycji możemy poczytać na stronie konsultacjeczestochowa.pl. Po przekierowaniu na portal BO znajdziemy m.in. mapkę z zaznaczeniem poszczególnych inwestycji i tak bez problemu ustalimy, gdzie na przykład są nowe ścieżki rowerowe, tak żebyśmy nie musieli jeździć byle gdzie, bo to niebezpieczne, a czasami to nawet kompromitujące. Bună seara, Valentin! Din această seară programul teraselor va fi ceva mai lung, adică până la ora 21, la fel și în cazul programului... Już niedługo Częstochowa będzie mieć około 100 tysięcy nowych mieszkańców, a wszyscy ci mieszkańcy będą musieli zmieścić się w 5 niewielkich domkach zlokalizowanych gdzieś tam na głębokim Dźbowie. Na szczęście nikt z nich nie ma z tym problemu, bo to nie ludzie, to wilki, znaczy te pszczoły. Pszczółki. I trutnie. A wiesz, jak się nazywa pszczoła bez czoła? No jak? A wiesz, co zbudowali pszczelarze z Korei Południowej? No co? Zbudowali se ul. Pszczoły krainki, czyli gatunek łagodny wobec ludzi, a jednocześnie bardzo wydajny w produkcji miotku, zamieszkały przy ulicy Anyszkowej w 5 wyjątkowych, bo powstałych z recyklingu ulach. Każdy z nich pomieści około 20 tysięcy owadów, które pojęcia nie mają, że ich ciepłe i bezpieczne domki były kiedyś niczym innym jak automatycznymi pralkami. Tak, dokładnie pralki. Mamy pszczoły w ulach, które powstały ze starych pralek, z części do pralek dzięki współpracy z fundacją. Mamy nadzieję, że tam będzie im ciepło, bezpiecznie, a te warunki jakby nam zapewnią więcej miodu, bo jakby miód jest też takim elementem końcowym tego projektu, czyli z jednej strony zbieramy od mieszkańców elektrośmieci, przerabiliśmy część z nich na ule, w ulach zamieszkały pszczoły, a te pszczoły mają nam dać miód. Budowa pasieki z odzysku to kolejny element realizacji projektu Elektryczne śmieci, w ramach którego w Częstochowie pojawiły się 32 czerwone pojemniki właśnie na elektroodpady. Z takich właśnie pojemników powstały specjalnie zaprojektowane miejskie ule, które są przyjazne dla pszczół i w pełni dostosowane do efektywnej produkcji miodu. Miodu, który potem trafi do... no właśnie... Pytanie, co się stanie z tym miodem, dosyć często pada. Jakby każdy jakby czeka na te słoiki. My na razie jakby planujemy, tak? Czekamy na to, ile pszczółki miodu nam przyniosą. Natomiast będziemy chcieli taki zrobić konkurs, czy dla dzieci, czy dla mieszkańców, gdzie będzie można ten miód wygrać. Natomiast też chcielibyśmy, aby był to taki gadżet, który będzie rozdawał na przykład pan prezydent podczas wizyt w innych miastach, czy podczas wizyt innych oficjeli w Częstochowie. Na pewno będziemy chcieć zrobić działanie promocyjne, które z jednej strony rozreklamuje ten projekt, a z drugiej strony umożliwi chętnym otrzymanie słoika miodu. Podobno Albert Einstein powiedział, że jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną 4 lata istnienia. Bez względu na to, czy to prawda, czy nie, chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że pszczoły to niezwykle pożyteczne stworzenia, których pracy nie da się przecenić i dlatego powinno ich być jak najwięcej, nie to co komarów. Te to każdego potrafią wpienić.被蚊子咬了。